I tym razem z nami nie jedzie Teodor, bo jedziemy tylko we dwójkę, razem z szefową. Nasza destynacja to jest Kraków. Jedziemy tam na 2 dni, od piątku do niedzieli. A Teodorem zajmie się nasza babcia, tak więc wszystko jest już przygotowane. Chałupa jest posprzątana, więc za jakieś 20 minut będziemy mogli wyjeżdżać, tak więc już prawie w drogę, natomiast zobaczcie. Nie nasza babcia, tylko nasza mamusia, ale babcia Teodora. A ja się jeszcze szykuję, ja nie wiem, co się ubrać, jak zwykle, nie? Także zaraz wjeżdżamy, zobaczcie, rozgardiasz jest taki mały, jeszcze jesteśmy niepopakowani, ale z racji tego, że jeszcze przed nami pakowanie, więc możemy się właśnie tym zająć. I to nie jest zwykłe pakowanie, bo razem z nami w podróż jedzie PackSafe. PackSafe, który dobrze jest nam znany z vlogów Mocnego Vloga, z szafy, który wyjeżdżał już do Stanów Zjednoczonych razem z PackSafe'em albo do Skandynawii, albo choćby od niedawna razem z PackSafe'em jeździ Dawid Fazowski. No i my mamy takie szczęście, że też z tym PackSafe'em w naszą podróż pierwszą, która będzie jedną z wielu podróży, będziemy mogli pojechać. No i zobaczcie, jedziemy z plecakami PackSafe'a i wyposażeni w nerki PackSafe'a, które już z nami są od jakiegoś czasu, już żeśmy je przetestowali. Prawie i mogę powiedzieć, że przez te 2 miesiące uznaję, że to jest najlepsza nerka na świecie. I to nie dlatego, że jest od PackSafe'a, tylko dlatego, że jest od PackSafe'a, czyli jest najwygodniejsza i najlepsza. Ci, którzy nie wiedzą, PackSafe jest to firma, która produkuje bezpieczne produkty, torby, nerki, portfele, generalnie wszystko to, co ma zapewnić Wam podróż w podróży albo w codziennym użytkowaniu. Mianowicie przez to, że materiał, który jest tutaj wykonany, jest opleciony pomiędzy 2 warstwami materiału, jest siatka metalowa, która uniemożliwi Wam, złodziejom, przecięcie tego materiału i ukradzenie Wam portfela albo telefonu. Tak samo paski, które są w zestawie, mają wszyte tutaj w boku linki, które skutecznie chronią Wasz towar, żeby po prostu nikt Wam podczas podróży tego nie przeciął i nie ukradł. No i tak, co tam jeszcze? Zobaczcie, bardzo duża nerka, dodatkowa torba z tyłu, która jest wyposażona w taki napis, a to świadczy o tym, że ta kieszeń chroni Wasze karty kredytowe, Wasze telefony przed zeskanowaniem, dzięki czemu nikt nie ukradnie Wam tożsamości albo nie spowoduje, że Wasze wakacje przedwcześnie się skończą niefortunnymi wydarzeniami. Także tak to wygląda. Wnętrze jest w ładnym kolorze niebieskim, naprawdę duży, pojemny zasób. Tutaj rzeczy możemy pomieścić. Ale oprócz tego, że jest duża, ma bardzo dużo przegródek, bardzo ładnie to estetycznie wygląda. I to zobaczcie, sam sposób tego zapięcia, który już powoduje, że jest to bezpiecznie. Tutaj mamy taką specjalną klamrę, takie zapięcie, w które możemy sobie zapiąć nasze zasuwki. O, zobaczcie, tak to wygląda. Później zamykamy, zaciągamy do dołu i w tym momencie, no żeby to ktoś Wam odpiął, to naprawdę musiałby się naszarpać. Możemy tu sobie dodatkowo jeszcze przełożyć kłódkę, tak więc nic złego się nam z tym nie zadzieje. Powiem Wam szczerze, że naprawdę mamy 2 takie nerki, ja i szefowa, i wszędzie, gdziekolwiek się ruszamy, to ta nerka idzie razem z nami. No a druga część to są plecaki, które zobaczcie, no jeszcze w podróży nie były, bo metki są widoczne. Teraz mogę zrobić tak zwany unboxing tego plecaka, żebyście mogli zobaczyć, jak on wygląda. Sam jestem zresztą ciekawy, tak więc rozpinamy sobie nasz plecak. Zobaczcie, to jest takie zabezpieczenie, żeby to się nie kurzyło w momencie, kiedy go nie używamy. Go się potem tutaj zwija i to jest niewidoczne. Bardzo grube, takie fajne, elastyczne uchwyty, gdzie sobie to nosimy na plecach. Nic się nam nie wrzyna. No powiem Wam, że naprawdę wykonanie mega solidne. Ale zobaczmy sobie na przód i zobaczcie, co się tutaj dzieje. Tutaj mamy takie same, podobne, bardziej masywne zabezpieczenie przed złodzieje. Otworzymy sobie.
sprzączka, która się wsuwa z sobą, tak więc to nie jest takie łatwe, żeby wam złodziej to rozpiął. O, widzicie, się robi taka jedna i się to zasuwa. No i rozepnijmy sobie i zobaczmy, co naszym oczom się ukaże. Proszę bardzo. Dodatkowo ten plecak jest wyposażony w stalową linkę, którą możemy sobie po prostu zapiąć i o jakieś stałe miejsce gdzieś możemy tu sobie przewiązać, tak więc później nawet jeśli byśmy się oddalili od naszego plecaka, no to wiemy, że żaden niepożądany człowiek nam tego nie zabierze. Pokażmy sobie jeszcze, jak wygląda w środku. Powiem wam szczerze, że ja go chyba nawet nigdy nie otwierałem, tak więc nie wiem, ale już widzę, że tak jak my jedziemy na 2 dni, to ten plecak aż nadto jest zdolny pomieścić nasze bagaże, tym bardziej, że ja tam za dużo rzeczy nie biorę. I dodatkowa fajna zaleta przy tym plecaku, zobaczcie, on się rozpina tak jak torba, czyli mamy dostęp tak naprawdę do wszystkich naszych rzeczy bez konieczności przewalania z góry na dół, bo jeśli mamy coś tutaj w dolnej części plecaka, jeśli go sobie tak położymy, możemy się do tego dostać, nie musimy grzebać od dołu i wszystkiego sobie wyciągać. I ja zawsze, jak jakieś plecaki właśnie takie podróżnicze staram się szukać, to najważniejsze, żeby takie coś miało właśnie miejsce. I tak samo jest w plecakach do waszych sprzętów, aparatów albo kamer i tak dalej, bo wiadomo, że tego mamy coraz więcej. Tak więc słuchajcie, ja się pakuję, moi drodzy, i lecimy w drogę. Ja już jestem zapakowany i gotowy w drogę. Wiem, że nie powiedziałem wszystkiego, co można by o tych PackSafe'ach powiedzieć, ale ci, którzy są zainteresowani, to niech sobie poczytają, a ci, którzy znają PackSafe'a i są zainteresowani zakupem, to teraz specjalnie od nas macie 25% rabatu na zakup na hasło co dziś robimy bez polskich znaków i bez przecinków. Zresztą kod będzie w opisie filmu, tak więc wejdźcie na stronę producenta i 25% mniej macie teraz na zakup takich plecaków. A my jedziemy w drogę. I oto, moi drodzy, dotarliśmy do pierwszego miejsca naszej destynacji w Krakowie, mianowicie Zakrzówek. Kiedyś to były chyba jakieś wyrobiska, jakaś kopalnia. Teraz chyba od tego roku to obowiązuje jako pływalnia. Także to jest świeża sprawa. No fajnie, nie ma dużo ludzi, jest godzina która? 13:43 i generalnie ponoć jest problem z zaparkowaniem tutaj, ale ja przeczytałem w necie, że można od ulicy Norymberskiej sobie stanąć i są tam miejsca parkingowe. Faktycznie dla nas, jak przyjechaliśmy, były miejsca parkingowe wolne. I tam jest chyba 50, około 50 paru albo 70 miejsc parkingowych. My nawet żeśmy pięknie sobie na takim dosyć sporym parkingu zaparkowali, bezpłatnym, co najważniejsze. I to jest rzut beretem właśnie od tego kąpieliska. Ogólnie tu jest taki park, można sobie pochodzić dookoła. No ale zejdźmy sobie na wodę, bo chyba to jest najbardziej ciekawe z tego wszystkiego. Przynajmniej w tym roku, zaraz po otworzeniu, zobaczymy, jak to wygląda. Na pewno te płytkie baseny. To jest chyba dno jakieś wyłożone jakąś taką niebieską tkaniną, dlatego to tak wygląda, żeby było to jasno. Ciekawe, jaka woda. Słuchajcie, byłam w toalecie damskiej i zobaczyłam coś takiego fajnego, nowego. Ja nigdy w życiu czegoś takiego nie widziałam. Nie, jest taki kran, który ma po środku kran, a z tego kranu odchodzą dwa takie pałąki i to jest suszarka i to jest firmy Dyson. Pierwszy raz w życiu coś takiego widziałam, bardzo fajne rozwiązanie. Nie wiem, jak to się sprawdza w dłuższym okresie czasu, ale no powiem wam, że fajne. No, myję rączki, a później rozkładam
i suszę. Jak ci się podoba na zakrzówku? Bardzo mi się podoba, bardzo fajnie tu jest. W ogóle gdzieś przeczytałam, że tutaj też jest kąpielisko dla zwierząt, ale na razie do niego nie doszliśmy. A może tutaj, bo może. Tutaj schodzimy, nie? No, bardzo mi się podoba. Może kiedyś tu przyjedziemy się pokąpać. Już mówiłem, że w przyszłym roku. Aha, no tak. No, także mi się bardzo podoba. Cieszę się, że tu przyjechaliśmy, zobaczyliśmy coś nowego. Witamy się w dniu kolejnym. Wczoraj zdążyliśmy zwiedzić Muzeum Czartoryskich i ogólnie, jeżeli ktoś lubi sztukę, obrazy, rzeźby i różne takie pozostałości z dawnych epok, to polecam, ale jeżeli nie lubicie, tak jak my nie za bardzo przepadamy za takimi rzeczami, to myślę, że nie będziecie zadowoleni, szczególnie, że bilet kosztuje 60 zł. No, widzieliśmy damę z łosiczką. Więc widzieliśmy kilka obrazów Rembrandta, to myślę, że to jakoś tam nas ukulturalniło, ale ogólnie myślę, że to 60 zł przynajmniej dla nas nie było warte obejrzenia tego. Dzisiaj mieliśmy wycieczkę z naszego hotelu z przewodnikiem, 2 godziny, była bardzo przesympatyczna pani, którą serdecznie pozdrawiamy, ale ona na pewno nas nie ogląda, bo nawet jej o nas nie wspominaliśmy. I tak się szczęśliwie trafiło, że w naszym hotelu są praktycznie wszyscy cudzoziemcy, praktycznie nie ma Polaków. I na tę wycieczkę byliśmy zapisani tylko ja i Łukasz, więc mieliśmy taką indywidualną wycieczkę po Krakowie. Trwała ona 2 godziny, pochodziliśmy sobie po mieście, dowiedzieliśmy się różnych ciekawostek, naprawdę było bardzo, bardzo fajnie. Myślę, że jak następnym razem wrócimy do Krakowa, to zameldujemy się w hotelu na Kazimierzu i też się zdecydujemy na taką wycieczkę. Wypożyczyliśmy sobie teraz rowery z naszego hotelu. One są w cenie, więc można sobie normalnie wziąć i pojeździć po mieście. Myślę, że jest to szybsza forma zwiedzania. I jesteśmy teraz na Kazimierzu, żeby sobie pozwiedzać tą żydowską dzielnicę. A następnie, jak nam się uda, to jeszcze się wybierzemy na Podgórze, Kopiec, Kościuszki i mam nadzieję, że jeszcze coś zwiedzimy, a wieczorem jest jeszcze fajniejsza atrakcja, ale to już Wam pokażemy wieczorem. Czy coś miałam jeszcze powiedzieć? Jedliśmy już te obwarzanki. Wczoraj jedliśmy bardzo dobre. Wczoraj jedliśmy bardzo dobre meksykańskie jedzenie. Byliśmy w szoku, bo w ogóle ja to znalazłam w internecie. I pierwsza restauracja, którą w życiu widziałam, żeby miała 4,9 gwiazdek na 5, gdzie było ponad 600 opinii, więc to nie było tak, że ktoś sobie po prostu nabił sam opinię. I naprawdę wyśmienite jedzenie meksykańskie, jak lubicie, to polecam. Tylko to nie jest typowa restauracja, bo tam wchodzisz, zamawiasz, możesz usiąść sobie przy takim stoliku. Tam, nie wiem, ten lokal ma może ze 3x3, nawet chyba nie. I jest tam bardzo mało miejsca, ale gotuje prawdziwy pan z Meksyku i jedzenie jest przepyszne. Na pewno tam jeszcze wrócimy, także polecam.
kończymy naszą wycieczkę na Wawelu. I wczoraj byliśmy jeszcze na takim rejsie po Wiśle. Nie wiem, mam nadzieję, że się przebitki udały, bo to było wieczorną porą. Nie wiem, jak sobie nasz aparat radził. Mówiłam wam też na Kazimierzu, że jedziemy na kopiec Kościuszki. Chyba, właśnie już nie pamiętam, co ja mówiłam, ale mieliśmy jechać na kopiec Kościuszki, a w końcu wylądowaliśmy na kopcu Kraka, więc to nie jest to samo, chociaż ja myślałam, że to jest to samo. I Łukasz mi mówi, że tam jest, w ogóle, że w Krakowie jest 5 takich kopców. Ja mówię, jak to? Przecież jest tylko jeden. I się okazało, że rzeczywiście to nie był ten. Ale udało nam się przez to też odwiedzić były obóz koncentracyjny w Płaszowie. Widzieliśmy taki pomnik też, będziecie mieliście z tego przybitki, więc naprawdę udała nam się wycieczka, ale na szczęście mieliśmy rowery, bo gdyby nie rowery, to na pewno byśmy nie dali rady tak pięknie wszystkiego pozwiedzać. No, nie są to jakieś mega duże odległości, ale trzeba by było się nachodzić, a rowerem szybciej jest nam gdziekolwiek dojechać. To tak samo dojechaliśmy sobie rowerkiem, jeszcze na rano wypożyczyliśmy, żeby sobie szybciej coś tutaj poogarniać, pozwiedzać i będziemy powoli kończyć. Ogólnie w restauracjach nie udało nam się zjeść, bo strasznie dużo ludzi, jest bardzo, bardzo, bardzo dużo ludzi. Jeszcze nigdy w życiu nie widziałam tylu ludzi w Krakowie. Porównuję chyba z ilością ludzi w Amsterdamie, bo naprawdę chyba tylko tyle tam widziałam ludzi. I jest więcej ludzi z zagranicy, jest bardzo dużo Hiszpanów, jest bardzo dużo Anglików, Holendrów, Niemców. Mniej jest polskich turystów, wiecie. I po prostu restauracje są oblegane od rana do wieczora. Teraz jest godzina 8, więc jest tak spokojnie, można sobie pozwiedzać. Więc idziemy jeszcze sobie coś zobaczyć i będziemy kończyć. I znajdujemy się już w ostatnim miejscu naszej podróży, Sukiennice, i tutaj będziemy się z wami żegnać. Jak widzicie, dojechaliśmy tutaj rowerami. Ludzi o godzinie 9, w zasadzie za 10, coraz bardziej przybywa, dlatego my stąd uciekamy. Muszę powiedzieć, że tutejsi bezdomni i bumelanci bardzo dobrze się przystosowali, bo nawet zaczepieni przez nich, na przykład jak spacerowaliśmy po plantach, od razu zaskoczenie, bo było tylko hasło ze strony bezdomnego: "Excuse me, do you speak English?" Na to szefowa powiedziała: "No." A on powiedział: "A to sorry." Także chłopaki potrafią się dobrze przystosować. Zresztą tam siedzą na murku, czekają na swoich żywicieli. Już niedługo z hoteli powychodzą po najedzeniu się i będą ich wspomagać. Tak więc mieliśmy jeszcze zwiedzić fabrykę Schindlera, ale niestety nie było wolnych miejsc. Może w przyszłym wypadzie uda nam się to zrobić. W przyszłym wypadzie również zatrzymamy się w innym hotelu na Kazimierzu, bo podejrzewam, że tam po prostu jest mniej turystycznie, choć tych turystów też tam trochę jest. Tak więc trzymajcie kciuki, żebyśmy się tam pojawili.